Siema! Dzisiaj zagrałem na box PvP na Meister.pl, a dzisiaj Wam wylosuję najlepszą rangę na serwerze. Wystarczy, że napiszecie swój nick w komentarzu i dacie lajka. Dobra widzowie, ja już jestem na Majsterze, wbijam już na tryb box PvP. Jest bardzo dużo osób. Dobra widzę, ja mam pomysł. Pójdziemy sobie tutaj na tą strefę i od razu pójdziemy kopać emeraldy. Dobra widzowie, ja zakupiłem sobie oto takie klucze i lucky blocka, więc po prostu zaczniemy. Lucky bloku widzę, możemy dropnąć już takie itemy, więc jakbyśmy dropnęli kill-off, to już byśmy byli widzę wygrani. Tutaj zaczniemy otwierać te starboxy, no i zaczynamy. Aha! Widzowie, klucze zostaną też włączone za dopiero za 2 godziny. Chyba widzowie, co, nie wiem co się dzieje na tej strefie PvP. Typ, dobra widzę, ja zabiłem. Nie wiem jak typ już na start ma takie itemy. Nie wiem jak to się stało. Jakiś pomocnik, nie? No, zabił nas. A i widzowie, zapomniałem wam powiedzieć, że jak wbijecie na serwer i wpiszecie coś takiego, no to będziecie widzowie mieli rangę SVIP tam na parę dni, ale ja już tam odbierałem kod i nie mogę tego zrobić. Dobra, widzę, myślę, że powinniśmy zrobić jednak to amatora i najwyżej zaraz pokopiemy po prostu na to. I chyba idealnie nam się secik zrobi. Tak, idealnie będziemy mieli całego seta amatora już. I nakopiemy teraz więcej po prostu tych monet. Mamy już lepszego o wiele seta. I lecimy dalej kopać i widzimy się jak dalej pokopamy. Dobra widzę, ja muszę dalej kopać, no bo kopać zawsze, wszędzie. No to jest taka złota zasada. Na każdym serwerze trzeba kopać, bo inaczej nie będzie itemu. No i widzę, my sobie kopiemy. Są te bloki najlepiej kopać. Już tutaj widzę, że mają dość dobre kill-offy. I my sobie zrobimy dobry kill-off i później dopiero seta. To jest taka moja rozkmina. O, w ogóle komuś w ogóle wypada z ekwipunku i dlatego. Dobra, widzę, ja mam stack i nakopiemy jeszcze tego jeszcze więcej przez chwilę, żeby po prostu mieć tego no na serio dużo, żeby nie przyjść tak z tymi rękami stąd. Bo jak się idzie kopać, widzowie, to na całego. Jutro pewnie będziemy się ostro klepali, więc no. Dobra, widzę, nakopałem tyle srebrnych monet, więc idziemy po prostu na spawna. Dobra, widzę, robimy sobie już gwiezdny kill-off, wydajność 5 i chyba teraz będziemy robili już mega dobry sobie kill-off, czyli cukrowy, taki, który już dość szybko kopię, tylko nie mogę w niego kliknąć, bo ktoś tu stoi. No i potrzebujemy 2 płomienne płomyki, które kupimy, widzowie, tutaj. No i stać nas, widzą. Tako, kill-off. Później będziemy musieli zrobić elytrę i później myślę, że zrobimy seta. A jeśli on dalej nie będzie szybko kopał, to zrobimy taki do szybkiego kopania kill-off. Jest tu jeszcze, widzę, codzienna nagroda. I ja o tym nie wiedziałem, że mamy kill-off amatora za free. No, super, widzowie. Ale to jest mega fajne, że takie coś jest w codziennej nagrodzie. Dobra, idziemy od razu kopać tutaj. No chyba widzę, ten kill-off nie jest jeszcze aż tak szybki. Znaczy w sumie nie wiem. Możliwe, że jest chyba. Ale ma na pewno szczęście 5 widzowie, więc no na pewno będzie dobrze. Jest widzowie 1500 osób, więc na serio serwer jest mega dobry. I no mega się tu przyjemnie gra. Jutro pewnie będzie niezła klepa, coś czuję. Dobra, my sobie tutaj musimy to szybko wszystko kopać, bo będzie lipa, jak nie pokopiemy teraz. Trzeba już sobie to wszystko ogarniać. Dobra, widzę, ja od razu muszę kopać te bloki, zanim mi je ludzie wykopią, bo te bloki są najważniejsze. Te bloki to jest naprawdę wszystko. Trzeba je od razu kopać, bo później je ludzie kopią. I trzeba zaraz zrobić po prostu ten kill-off. Dobra, widzę, od razu tutaj bloki trzeba kopać. Tutaj typ jest mądry, wchodzi sobie na górę. Ja też tak widzę, zrobię. O, szybko nie weszłem. Czy długo, na długo nie weszłem, jak to się mówi. No już widzę tyle tego. Myślę, że wykopiemy sobie jeszcze tyle, czyli teraz ten generator. I myślę, że będzie git. Ten miodowy kill-off już chyba będzie kopał tak szybko, lecz jeszcze tego nie wiem. Zaraz się przekonamy. Dobra, patrzcie, widzę, jak kopiemy! Teraz to jesteśmy na serio najlepsi, widzowie. Jak teraz kopiemy, widzowie? Nie, to jest najlepsze, co się teraz właśnie dzieje. Ile my tego wykopaliśmy, widzowie?
To jest jakieś nienormalne. I teraz to wszystko wymienić, widzowie. Ja cię sunę. Dobra, wykopiemy jeszcze dwa i idziemy sobie zrobić lepszy set. Patrzcie, widzowie, jak lecimy szybko. Co tu się dzieje, nie? Jesteśmy na serio najlepsi, widzowie, w tą grę. Nie? Dobra, teraz widzowie możemy pójść na spawn i zrobić sobie lepszego seta ITP, więc zróbmy sobie na pewno elytrę. Co będzie się tutaj, jeszcze jest tu na pewno. Dobra, teraz widzowie sobie zrobię cukrowego seta, bo na miecz mi na razie nie starczy, bo potrzebujemy dwa. Więc tak, kupujemy widzowie elytrę. Kupujemy cukrowe buty, cukrowe nogawice, kupujemy klatę i pyk. Zostało nam jeszcze stack, więc nieźle. Oni się tu widzę normalnie leją, a ja nie chcę niestety w tym uczestniczyć aktualnie. Kwarcach, a my sobie po prostu pokopiemy na tych ogromnych emeraldach. Czy uda nam się go zabić, tylko żeśmy nie padli, więc lepiej ucieknijmy po prostu. Ja poszłam na spawna, wpisujemy komendę wymień all. Mamy, widzowie, aż 12 płomiennych płomyków. To jest w ogóle, widzę, no bardzo dobry. Ten kwarc tak, widzowie, oddaje i to wszystko. No, będziemy zaraz najlepsi, normalnie. To, dobra, widzowie, patrzcie, mam już o wiele lepszego, widzę, seta. I chyba teraz nas nie będzie stało na lepszy kill-off. Bo, no właśnie, tak myślałem, że będzie on kosztował 8, lecz, jak widzowie, nie wiem czy wiecie, ale możemy sobie tutaj, o tego kanturzysty, tak on się widzę nazywa, kupić sobie, o taką zrobimy widzowie, i mamy teraz 10, więc przy okazji zrobimy też jedną część seta, powiedzmy spodnie. No to tak, zrobimy sobie kill off i grzybowe nogawice. Dobra, widzę, zrespiły się emeraldy. Dalej nie mamy aż tak dobrego kill-offa, aby je kopać po prostu tak. Więc po prostu lecimy sobie. Kopiemy je jeszcze. Nie możemy jeszcze kopać, ale następny kill-off już będziemy mogli kopać, widzowie, te emeraldy. Po prostu, no, lepszym kill-offem. Kupimy sobie wszystko to. Widzę, mamy 15 płomiennych płomyków, widzowie. Z takiego czegoś, nie? To jest mega dobry wynik. Jesteśmy na grzybowych itemach, ale o kurde, nie stać nas jeszcze na słomiany kill-off, więc robimy po prostu seta. Zrobimy sobie na pewno grzybowy tutaj tego miecz. Robimy pyk, pyk i jeszcze tylko buty i tego i jakąś tam część. Tu jest w ogóle jakiś chłop. Ma w ogóle totem, jest w ogóle wyfulowany. Jest w ogóle jakiś słab, jak był, widzę, totalny. Będziemy mieli cały kwart dla siebie, mamy teraz. Kupiemy to. Szybko kop to, kop to, kop to, człowieku. Dobra, nie zabiliśmy go. Ale teraz wpisujemy komendę wymień al. I 29, widzę, płomyków. To jest, widzę, za mocne. Ten kwarc, widzowie, to jest najlepsze, co może być, widzowie. Widzowie, mamy kolejne 26 płomyków, widzę, to jest za mocne. Idziemy sobie zrobić o wiele lepszego seta i kupić na pewno totem jakiś. No, teraz to jesteśmy, będziemy mega mocni. Widzę, ja sobie zrobiłem całego słomianego seta. Robimy sobie jeszcze to słomiane i to słomiane. I dobrze, jest teraz już git. Tutaj widzę jakieś bagienne, jeszcze lepsze tu są. Myślę, że tylko seta powinniśmy zrobić. Tutaj pyk i pyk i klatę. Siema, chłopaki. Siema. 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 Czemu się śmiejesz? O kurde, widzowie. Ja chyba mam deada. Padłam, widzę,
zjebania. Rozkop mnie. Tak, rozkop mnie. To będzie moje marzenie. Dobra, widzę, padły mi dwie części. No jestem w totalnej dupie. No i widzę, zginąłem niestety. Bywa.